Ejo, ja jestem Heli de Fred, to jest mój podcast Czerwona Kartka i jest mi niezmiernie miło, że nareszcie mam płeć piękną dzisiaj. Blanka Lipińska. Owszem, dzień dobry, witam. Cześć. Dzień dobry. Jak chcesz mówić do mnie, to patrzysz na mnie. Patrzę na ciebie cały czas. A jak chcesz mówić do ludzi, to tu. Okej, okay, dobra. Jest mi niezmiernie miło, że wpadłaś. Walczyłem o to, jak chudelew. I długo walczyłeś o to. Jestem naprawdę... Jak czuję lew? Się oczarowana i oszołomiona twoim zaangażowaniem. Z czego ono wynika? Czy ty się zawstydziłeś? Może zdejmij to okulary, będzie nam łatwiej. Messengerem, na Messengerze cię atakowałem. Wpadłem pod twój dom, na gitarce grałem i śpiewałem. Ale że ci nie szło najlepiej, to akurat to przemilczmy. Tak. Atakowałem cię na Instagramie. Nie no, żartuję. A to nie, wpadłeś mi w skrzynkę inne, to sorry, tego nie widziałam. Tak. Aha, czyli jednak, no nie, dobrze. Wolę się ten, ale nie, nałóż swoją tarczę. Ale kiedy będziesz chciał, żeby ten, nie, to jest mój image, fuck. Anyway, znamy się już troszkę przez KSW. Troszkę tak. Porozmawialiśmy o, bo za co cię najwięcej szanuję, to jest, o ile cię znam, że poszłeś za swoimi marzeniami i kurwa mać, no idziesz jak kurde, normalnie tajfun do przodu. I to jest zajebiste, bo uważam, że przez pryzmat na przykład mojej córki, ta starsza, która jest w szkole, jakby nauczyciele na przykład już obcinają, jak się to mówi ładnie, skrzydełka, bo już przestań o tych jajach. Skrzydełka dzieciom, że nie wiesz, nie możesz, nie udać się być kimś takim, owakim, srakim. Opowiedziałeś mi całą tą swoją historię, i fajnie, jakbyś mogła jeszcze raz mi ją opowiedzieć. Nie mam sklerozy, ale chodzi o odbiorców, widzów, którzy będą to oglądać. Historię, jak, dlaczego zaczęłaś pisać, mówię o pierwszej książce, gadkę, co możesz mówić, a co nie możesz, to nie mów. Wiadomo. Mi powiedziałaś więcej, jak wiesz, wtedy twój boyfriend zareagował, że masz taki pomysł i tak dalej, i tak dalej. Zamieniam się w słuch. To może musimy się cofnąć, ojej, to nie wiem, czy ci programu wystarczy. Musimy się cofnąć o 6 lat. Byłam wówczas z mężczyzną, którego bardzo kochałam. To jest smutna, drodzy państwo, i romantyczna historia zarazem, która będzie miała finał, który mamy dzisiaj? Siódmy. To będzie miała finał właśnie 7. To nie był maj, to był październik. Dokładnie 1 października mój facet po... 6 lat temu. Okay. Po 8 miesiącach związku ze mną. Tak. Przestał odczuwać w stosunku do mnie popęd płciowy. Wiem, to mało możliwe, aczkolwiek faktycznie się zdarzyło. Ale że ja go bardzo kochałam i bardzo nie chciałam go zdradzić i bardzo nie chciałam go zostawić, tym bardziej, to po roku, odkąd nie uprawiałam z nim seksu, nie uprawiałam seksu w ogóle, została mi tylko biedna, lojalna, stała masturbacja, ewentualna. I najwyżej plastikowy dildo. No gdzie plastikowy? Przecież teraz się wszystko robi z silikonu medycznego albo z cyberskóry. Ale ty wiesz co, muszę cię zabrać do Parla Mur i wyedukować odrobinkę. W każdym razie... Jak to było, cyberskóry? Tak, słuchaj, identyczny jest w dotyku materiał jak ludzka skóra. Przyjemny, miły. Ja ci potem wszystko pokażę, tylko to musimy się spotkać, bo jakoś nie wzięłam ze sobą, nie wzięłam tego pod uwagę. Mogłem cię zapytać, żebyś wzięła, byś położyła wszystko. Dobrze, jedziemy dalej. Tak, ale to mówię, spotkajmy się w Parla Mur i to jest takie miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, i ty, i ja. Jak będę mógł robić Instastory, to jak najbardziej. Będziesz mógł robić wszystko, co chcesz. Dobrze. Dosłownie i w przenośni. Dobrze. I wracając, no i po tym roku, kiedy Blanka była taka biedna i smutna, absolutnie bez życia erotycznego, postanowiłam uciec jakby w świat fantazji i napisać sobie ten seks, którego mi brakowało. No i siadłam w swoje 29 urodziny i zaczęłam pisać książkę, która zaczyna się w moje 29 urodziny. Dobrze, przerywam ci, przepraszam. Zaczynasz pisać, no bo nie ma fiku miku. Tak. Ale na początek, pierwszy raz jak bierzesz kawałek papieru i piszesz... Komputer. To od razu myślisz,
będzie z tego książka, czy mówisz, a dobra, przelewam swoją frustrację i sobie piszę? Wiesz, przelewam przede wszystkim frustrację, a druga sprawa jest taka, że ja bardzo dużo czytałam wtedy też takich książek, wiesz, bo kobiety, my lubimy pornosy oglądać. To prawda. I to nie ulega wątpliwości. Natomiast my lubimy te z fabułką, bo my lubimy wiedzieć, wiesz, jak do tego doszło. No tak! Wy lubicie sam proces. Dobra, już jesteśmy w środku, a my dla odmiany lubimy otoczkę, bo my lubimy sobie, wiesz, to jakby rozbudować bardziej. Dlatego książki erotyczne generalnie są skierowane do kobiet. Nie wiem, w filmach porno na przykład masz koleś pizza i Olo przychodzi do milfy 42-letniej, która ma super zrobione cyski. Jezu, ja za chwilę będę milfem. No tak, no. Ale to jest... Ale nie, jestem matką. Nie jesteś matką. Będziesz... To nawet milfem nie będę. Nie, będziesz starą panną zwyczajnie. Będziesz ilfem. Czym? Ilfem. Czyli? No nie, mother I like to fuck, milf. Aha, no wiem, no, co to znaczy. No to nie będzie M, no to będzie ilf. I like to fuck. Aha, ale to się tyczy każdego wieku, a ja, no dobra. No dobra, no w sumie, dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że ja debatuję z tobą o scenariuszach, bo te porno, co oglądam czasami, no to nie wiem, jest pan z pizzą, który przychodzi, pomylił się drzwi z pizzą, ale pani 42-letnia zrobiona milf jednak uważa, że jest fajny, bierze go za gacie do środka, kurde, wyrzuca pizzę i się rucha. I taki jest scenariusz. I co jest z tym super? No właśnie nic, dlatego ja napisałem książkę. Ale ty się jarasz, mówisz historiami w pornosach. Ale fabułą. No ale to ci opowiedziałem. No nie, no fabułę, ty takiego placka opowiedziałeś. Czy wiesz, wszystkie no to... są takie placki? Nie, o, nie. Jest na przykład taka wytwórnia Touché, to się chyba czyta. Polecam ci. Po pierwsze, bardzo ładne kobiety. Panowie są tacy so-so, ale mają naprawdę dużą kreatywność. Robią takie entrée. Wiesz, z voice-overem, słyszysz tylko, ja teraz się w branży filmowej bujam. 2 years ago. Yeah. No. I oni mają właśnie tam, wiesz, podkładzik tutaj, tralala, jest takie krótkie przemyślenie głównej bohaterki, albo dwóch, no bo oni tam mają albo dwójki, trójki, a w różnych konfiguracjach. No tak. I to jest na przykład bardzo ładnie, tam jest bardzo ładnie zaświecone, tam jest bardzo ładny montaż zrobiony, dobrze podłożona muzyka i... Jesteś w stanie wczuć się w tą sytuację. Kobiety, wracając do twojego pytania. Kobiety, jesteś bardziej pierdolnięta ode mnie, nie? Myślę, że jest taka szansa, która normalna kobieta w kraju, w którym bardziej idziemy w prawo niż w lewo, pokazałaby twarz i napisałaby książkę, która zaczyna się na pierwszej kartce od sceny bardzo mocnego, oralnego seksu, jakim jest zaspokojenie oralnie mężczyzny. I jeszcze powiedziała, tak, to jest super. Oczywiście, że jeżeli chodzi o kanony normalności, ja normalna nie jestem. Albo to cały świat jest nienormalny, a Lipińska jest jedna normalna. Chociaż się teraz już i tak, wiesz, wychillowałam, teraz zajmuję się produkcją filmową, pisaniem książek. Ale to dalej, jedziemy dalej, piszesz, zaczynasz pisać. Zaczynam pisać i pamiętam pierwsze... Bo nie przerwa, przepraszam, ja, to tak trochę przerywasz, ale to dobrze. To ja przerywam, tak... wszystko ja psuję, nie ma problemów. Więc zaczynasz pisać nie, i... Już po prostu sprawiasz, że jest bardziej interesujący. Robimy rozmowę, nie wywiad. Chodzi mi o to tylko, że piszesz pierwszy raz, zapalasz kompa. Tak, i pamiętam. I pamiętam, napisałam pierwsze tak, zdanie. Ale czy dźwięk wtedy... budzika dosłownie wdarł mi się do mózgu. Dobra, ale czy wtedy już myślisz o książce, czy tak sobie myślisz? Nie. Ja myślę sobie o tym, że to tak. To kiedy zaczynasz myśleć, że to będzie książka? A to poczekaj, bo to jeszcze chwilę tutaj musimy utknąć przy tym pierwszym zdaniu. Ja zaczynam sobie pisać to pierwsze zdanie, bo książki, które czytam, są takie miałkie, wiesz, tam berło namiętności, konar płonący i tak dalej i takie głaskanie piórkiem po tyłku. I ja myślę sobie, kurde, nie, już jestem taka znudzona, ani nie mam co czytać, w domu nikt mnie nie zaspokaja. No to dobra, to w moim idealnym świecie. I wtedy zaczyna się to pierwsze zdanie. I wyobraź sobie, jak piszesz książkę, to jest tak, jakbyś umiał czarować. To jest zajebiste, bo możesz mieć nieograniczoną ilość pieniędzy, wyglądać jak chcesz, możesz być ubrany jak chcesz, możesz mieć wszystko. Czyli tak jakbyś sobie, nie wiem, w tym momencie byś sobie wymyślił, że tutaj powinna stanąć lama, a na niej powinien usiąść Juras. Bo on akurat ma jakąś tam słabość do, nie, alpaka. On kocha alpaki. Na przykład. I cyki, to się dzieje. Czy mówimy o Łukaszu? Tak. Okay. Łukasz kocha alpaki. No i to jest akurat absurdalny przykład, ale chodzi o to, że tam możesz wszystko. Możesz mieć, nie wiem, jesteś normalnie płaska jak deska. Ja byłam płaska jak deska i moja główna bohaterka też taka jest, no bo to jestem ja de facto. I książka, kiedy ją wydałam, była jakby trochę nieaktualna w tej kwestii, bo już wtedy zdążyłam sobie zrobić operację i już nabyć drogą kupna tą moją kobiecość. Natomiast, poczekaj, bo się zgubiłam, jakie było pytanie, bo to jest właśnie moja pamięć. Kiedy stają się... A, wiem, okej, dobra, super. Dzięki. I...
I sobie tak czarujesz. I płyniesz przez to. I ja tak naprawdę pisałam tylko i wyłącznie dla siebie, bo mój facet, który patrzył na to, co robię, mówił, po co ty to robisz? I ja mówię, bo słuchaj, albo będziemy uprawiać seks, albo ja to będę pisać. No wybór jest twój. No i on dokonywał niestety wyboru, że ja pisałam. Mówił, dobra, machał ręką. I ja napisałam tą książkę, bo te wszystkie trzy książki, to była jedna, bo to jest jedna historia. Ja napisałam tą książkę w 3 miesiące, jakoś tak. Pierwszą część. Wszystkie. Wszystkie. Nie, wszystkie, bo to jest jedna historia. Ja po prostu później podzieliłam na części. Tak. No bo wiesz, no takiej grubości to jest tylko fantazy, nie? Tak. A to nie było do końca fantazy. Jak skończyłam pisać, to się rozstaliśmy. No bo skończył się mój seks i jakby no nie było sensu tego dalej ciągnąć. Moja frustracja sięgała zenitu, jego frustracja sięgała zenitu związana z tym, że wiecznie słuchał mojej frustracji, więc się rozstaliśmy, do dziś jesteśmy przyjaciółmi. Do dziś on nie może uwierzyć w to, co zrobiłam. Mówi, Boże, Lipińszczak, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, te parę lat temu, jak ty pisałaś tą książkę na tym naszym narożniku, co się stanie, no to ja bym sobie dał ręce obciąć, że to nie będzie miało miejsca i teraz bym chodził bez rąk. I przyszedł taki moment, 2 lata temu mniej więcej, że ja po kolejnym zawodzie miłosnym byłam i byłam po kolejnej frustracji. Ja jestem wiecznie jestem zawiedziona, ale pewnie dlatego, że mam po prostu za silny charakter i rzadko który mężczyzna w XXI wieku jest w stanie udźwignąć taką podłą sukę jak ja. I pomyślałam sobie, że właściwie to ja nic w życiu nie osiągnęłam jakiegoś takiego spektakularnego. I pomyślałam sobie, że mam jedną, jedyną rzecz, którą mogłabym się ewentualnie chcieć światu pochwalić. I to jest moja książka. I to był listopad. I ja pamiętam, przyszła moja mama i ja mówię do niej, wiesz co, mamo, wydam książkę. A moja mama spojrzała na mnie trochę, jakbym była lekko chora umysłowo, mówi, ale po co? Ja nie wiem, zobaczymy, co się stanie. Kochanie, ale to nie jest takie proste. Myślę sobie, No więc zadzwoniłam do kolegi, który wydał książkę i pytam się, słuchaj stary, jak to się w ogóle robi? No bo wiadomo. Ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Tak. Zwłaszcza, że mam dysleksję, dysortografię, wszystkie dysy i jestem generalnie grafomanką. No i on mi powiedział, jak to się robi, by wysłał mi taką listę wydawnictw. No i ja rozesłałam maile, mówi, lepiej wyślij do wszystkich tych wydawnictw te maile. No zobaczymy, no to też wiesz, kto ci odpowie. Ktoś odpowie, jaki hajs. No i słuchaj, minął tydzień i nikt nie odpowiedział. No i ja dzwonię do Piotrka i mówię, ty. Nikt nie odpowiedział. On mówi, nie, to tak nie wygląda. To za parę miesięcy może się ktoś do ciebie odezwie. A to był listopad, grudzień. I ja mówię, ale jak za parę miesięcy? Listopad, grudzień 2 lata temu. Listopad, grudzień 2018. Dobrze. 17. Tak, 2 lata temu. I ja mówię, ty stary, nie, bo ja to chcę wydać na wakacje, bo to jest książka o wakacjach de facto i to się musi zbiec w czasie. On mówi, wiesz co, no, jest coś takiego jak marzenia i pragnienia, raczej wrzuć to do sfery marzeń. A jak mi się mówi, że coś się nie da, to trzeba zrobić to tym bardziej. No i pamiętam, weszłam na KSW, taką imprezę przed KSW i tam siedziało parę osób. Ja mówię, słuchajcie, potrzebuję znajomości w wydawnictwie. Czy ktoś ma? I Paweł Wójcik, kochany Paweł Wójcik. Nasz kochany Paweł. Nasz kochany Paweł Wójcik, ojciec mojego sukcesu. Chodź, pomachamy mu. Wielkie lofki, lofki. On o tym wie, że ja go kocham za to bardzo i kochałam go jeszcze przedtem. I Paweł mówi do mnie, słuchaj, ja mam koleżankę, która jest agentem wydawniczym, bo ona wydaje książki moim znajomym. Zadzwoń sobie do niej, tylko pamiętaj, jak twoja książka będzie słaba, to nic ci nie pomoże. Ale ona ma znajomości w wydawnictwach, bo to jest jej praca, po prostu. Jak przynosi książkę do wydawnictwa, dostaje za to pieniądze. Proste, wydawnictwo jej płaci. No i ja się skontaktowałam z tą dziewczyną. No i faktycznie wszystko wydarzyło się tak, jak on powiedział, czyli ona przeczytała część tej książki i mówi, kurde, no, wiesz, masz dosyć nietuzinkowy styl, bo ja piszę językiem mówionym, a nie pisanym. I na tym polega trochę problem, że ja piszę po polskiemu, a nie po polsku. Biorąc pod uwagę język polski oczywiście i wszelkie te nasze kanony oraz potrzeby literackie, przecinki, kropki i budowę, przede wszystkim konstrukcję zdania, bo ja mam składnie zdania mistrza Jody. I ona powiedziała, że no ale i tak to się podda korekcie, redakcji i tak dalej, i tak dalej. No i tak oto pani Lipińska, wtedy menadżer nocnych klubów w Sopocie, wydała powieść, która miała premierę 4 lipca 2018 roku. Stała się bestsellerem. And the rest is history. Yeah.
I stała się bestsellerem chyba w 3 tygodnie. Wspięła się na pierwsze miejsce Empiku i została tam przez 3 miesiące. Dobrze, ja się znam na sprzedaż płyt fonograficznych. O książkach nie mam blade pojęcie. Jak to się... Co trzeba osiągnąć, jaką sprzedaż, żeby się nazwać bestsellerem? Och, to zależy, wiesz? Bo to chodzi o to, jakbyś ile... mogła trochę mnie nauczyć. Wiesz co, to chodzi o to, ile ludzie kupują książek w danym okresie, w danym czasie i w danym medium. Okej. Okay. Ale ja usłyszałam, jak... Ja też nie miałam pojęcia o rynku wydawniczym. No i mi powiedzieli, wiesz, Blanka, super już jest sprzedać 50 tysięcy, to jest super wynik. Ja mówię, jak 50? Przecież to jest mało. Nie, no coś ty, no to jest naprawdę super. Wiesz, wszyscy mnie nastawiali na to, że się nie uda. A ja mówię, ale jak dużo. Się nie uda? Znaczy, jestem laikiem, dlatego może jestem fresh, ale dużo ludzi już teraz czyta książki na tych, jak się nazywa, ty wiesz... Tak, e-bookach. E-bookach, dziękuję. Ale to też jest, to też się wlicza, wiesz? A, okej, okay, dobrze. Tak, 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 no bo to, okay, to jest, okay, i tak, okay, to jest okay, twoje okay. dzieło jakby, tak? Więc niezależnie, czy jest to nośnik pod tytułem rozumiem, audiobook, rozumiem. E-book, czy książka myślałem, papierowa. Że 50 klocków to jest 50 klocków książki, no, namacalnej. A czy to zależy, bo to przy rozliczeniach ma znaczenie. Natomiast okay. przy, jeżeli masz, tak jak ja na przykład znalazłam się na topce Empiku, no, który jest największym dystrybutorem jakby w Polsce tego rodzaju rzeczy, to oni rozgraniczają właśnie na e-book, audiobook i oni akurat chyba audiobooka mojego nie mieli, tylko na Storytelu. I książkę papierową, więc moja papierowa książka była bestsellerem, no i no w zastraszającym tempie wręcz dla wszystkich prawdziwych pisarzy polskich ja pijałam się w górę, zostawiając ich daleko, daleko w tyle. I jaki jest odbiór fachowców? Nie wiem, bo mnie to nie obchodzi. Lubią cię, nie wiesz nic. A, czy mnie lubią? Wiesz no co? Inni pisarze... Nie, myślę, że środowisko mnie w ogóle nie lubi, bo co Lipińska zrobiła? Lipińska sobie pomyślała tak. No dobra, mamy piosenkarzy, tak? Oni robią muzykę. Artystów. Mamy artystów, którzy robią muzykę. Są gwiazdami. Mamy aktorów, którzy grają w filmie. Też, albo w teatrach, też jest to artyzm. Są gwiazdami. A dlaczego pisarze nie są gwiazdami? Przecież to jest bez sensu. Przecież no tak. Dzięki temu, że jesteś gwiazdą, ludzie o tobie wiedzą. Jak o tobie wiedzą, to sięgają po twoją twórczość. No tak? Tak. Tak. No więc Lipińska została gwiazdą. Na przekór całemu środowisku. No i teraz pomyślałam sobie, że wiesz, no ja generalnie w tamtym czasie byłam bardzo kontrowersyjna i stwierdziłam, że żaden autor na świecie nie rozebrał się dla promowania własnej sztuki. Rozbierają się, żeby chronić zwierzęta, zwrócić uwagę na ekologię. Ja się rozbieram, żeby wziąć prysznic. Na przykład. A ja się rozebrałam dla własnej sprawy, czyli stwierdziłam, że okej, Lipińska, wsadźmy jeszcze jeden kij w mrowisko i zobaczmy, co się wydarzy. I w październiku, w lipcu ukazała się moja pierwsza książka, w listopadzie ukazywała się druga, a w październiku Lipińska wylądowała na okładce pisma dla panów topless z książką swoją między nogami. Wydało mi się to po prostu zabawne. I potem pojechałam na targi, na największe targi książki do Krakowa. Jakby mogli, to by mnie tam nabili na pal i spalili na stosie. Brawo ty. Dziękuję, super, nie? I tak. sobie pomyślałam, Jezu, ludzie, dystans i jeszcze raz dystans. Naprawdę, wyjmijcie sobie kije, bo okej, okay, ktoś może pisać, nie wiem, encyklopedię tworzyć, tak? Ja piszę książki miłe, lekkie i przyjemne. Ja piszę o bzykaniu, o ciuchach, o dostatnim życiu, o przygodach. To jest coś, po co sięgasz, kiedy masz ochotę nie patrzeć na to, że cię w pracy wkurzyli, że na TVN24 znowu pokazują politykę i tak dalej, i tak dalej. Kiedy chcesz zrobić off. Ludzie po to piją, ludzie po to biorą narkotyki, ludzie po to, żeby się odłączyć, robią różne rzeczy. Albo sięgają po Lipińską, żeby sobie poczytać o bzykaniu, o butach, o hajsie, o dobrych samochodach, o pływaniu jachtem. Więc dlaczego ja mam mieć ten sam kij? Nie, ja nie jestem poważna. Nie jestem poważna. Moje książki napisane są bardzo prostym językiem, co okazało się ich siłą. I przez te 2 lata, przez te 1,5 roku, jak książki są na rynku, parę osób już próbowało skopiować mój styl. I wiesz, że się nie da? Jeżeli nie umiesz pisać po prostu, żeby pisać, bo pamiętaj jeszcze jedną rzecz, ja napisałam tą książkę dla siebie. Ja jej napisałam dla ludzi. Ja bardzo długo czekałam z wydaniem jej, bo nasz wspólny przyjaciel Maciej Kawulski tak, był pierwszym mężczyzną... Tak, znam takiego pana. No, ja też.
jest moim wspólnikiem aktualnie, natomiast Maciej Kawulski pół roku po napisaniu tej książki, ja przyszłam do federacji, kiedyś coś jakaś bajera, mówię, no bo napisałam książkę. A Maciek, bahaha, co zrobiłaś? Ja mówię, no napisałam książkę. O czym? Ja mówię, o bzykaniu. A daj poczytać, mówi, wybierz mi jakiś taki, wiesz, dobry, soczysty kawałek. Jak on? Słuchaj, ja byłam tak zestresowana, jeszcze wtedy paliłam normalne papierosy. Faktycznie odpaliłam mu na komputerze kawałek tej książki. Wyszłam na balkon, jeszcze federacja była na Marszałkowskiej. Tak. Paliłam dwa papierosy naraz, bo byłam tak zdenerwowana. Bo było mi aż niedobrze, że ktoś czyta moją książkę. Wiesz, że ktoś czyta to wszystko, co było we mnie i tą garść moich wspomnień i garść moich pragnień i tak dalej. No to była naprawdę dla mnie masakra. To było zderzenie się bardzo bolesne z rzeczywistością twórca versus osoba czytająca. Ale to jest dziwne, bo cię słucham, widzisz, nawet nie przerywam. No właśnie, to trochę mnie zaskoczyłeś też. Ale teraz przerywasz, to się właśnie napijesz. Właśnie pokazujesz cycki i masz książkę między nogami, a z drugiej strony wstydzi się naszego zioma Maćka Kawulskiego, który czyta ten, książkę, kawałek twojej książki. To było wcześniej, wiesz? Ale to, czyli co, czekaj, czyli jakaś przemiana odblokowania mózgu lub, że tak powiem, jaja ci urosły i się zmieniłaś też? Wiesz co, katarzis chyba jakiś wtedy, jak Maciek to przeczytał tego dnia, jak on skończył czytać, ja weszłam z powrotem do biura, on się tak rozparł, pamiętam, na krześle i ja mówię, dla mnie było najważniejsze, czy on widział, bo wiesz, czego ja się bałam? Że ja nie umiem pisać. Nie w świetle języka polskiego, tylko tak, żeby czytelnik mógł sobie to wyobrazić i zrozumieć, wiesz, zamysł autora. A on, pamiętam, poprawił się na tym krześle i mówi, widziałem aż za bardzo, jadę do domu. I wyszedł. I mi wtedy... Maciek Style. Tak, i mi wtedy dało to takiego trochę kopa, że kurde, to był facet. Bo to, że moje przyjaciółki czytały, wiesz, z przyjacielem jest tak, jak z tobą samym. Przyjaciel jest właściwie w twojej głowie tylko na zewnątrz. On wie o tobie tyle, co ty sam o sobie, albo nawet troszkę więcej, bo jeszcze ma obserwacje. I jak kobiety to czytały, to mi to nie przeszkadzało. Ale uświadomiłam sobie wtedy jedną rzecz, że, wiesz co, Lipińska, nie wydasz tego raczej nigdy, bo nie udźwigniesz tego, że każdy będzie mógł po to sięgnąć. Sięgnął po to twój kumpel wieloletni i ty mało nie umarłaś na tym balkonie, paląc paczkę papierosów w rekordowym tempie 7 minut. I dlatego ja tą myśl porzuciłam kompletnie. Porzuciłam. Moja siostra Ania cisnęła mnie co jakiś czas, jak sobie przypominała o tej książce Blania, weź ją wydaj, weź daj mi spokój, człowieku. To jest tak, jakby ci ktoś zajrzał do serca, mózgu i łóżka jednocześnie. Ale z biegiem lat wydaje mi się, że po prostu robiłam coraz starsza. Myślałam sobie, kurde, Lipińska, są tak słabe te książki. Kobiety, im większą ilością kobiet poznawałam się i rozmawiałam o seksie, bo dla mnie rozmowa o seksie jest tak samo prosta, jak rozmowa o jedzeniu chociażby. Też mam coś takiego. No bo wiesz, nie róbmy z tego tabu. No. Nie, bo nie właśnie, bo wiesz, nie, broń Boże, nie wywyższam się, ale miałem to szczęście, wiesz, nie wybierasz, gdzie się urodziłeś, że się wychowałem w Genewie, w Szwajcarii, gdzie seks nie był tabu, tak, jak w Polsce. Mamę. Tak, i chodzi mi o to, że masz, jak byłem ładniejszy, piękniejszy, jak miałem 16-17. Tak, widziałam zdjęcia. To w Genewie chodziłeś na imprezę hip-hopową, rapową, do klubu, do łubu, gdziekolwiek. Rozmawiałeś z dziewczyną, potańczyłeś cokolwiek. I jak było już, nie mówię, 2-3 godziny fajnej wibracji wspólnej, gdzie poznałeś mózg bardziej kobiety, prawda? Też doceniłeś, jak wygląda. I ona też. No to była gadka. Ona bardzo często więcej kobiety niż faceci mówiła, ty wiesz, jak coś, to możesz wpaść do mnie, ja mieszkam sama, coś tam. I nigdy, ja mam 41 lat, więc jak miałem 16, to był 90 któryś rok, tak? 96. To ja wtedy jeszcze bym do ciebie mówiła, dzień dobry, proszę pana. No widzisz, ale mi chodzi o to, że nigdy nikt wtedy, w naszych czasach w Genewie, jak kobieta powiedziała po 2-3 godzinach, że już trzecia rano, dobra, wypijmy jeszcze 2 dyny, wpadaj do mnie. No wiadomo, dlaczego wpadasz do niej. Nie żeby, kurde, nie wiem, oglądać razem, czy grać w skrable, tylko ubudubu. I albo mówisz tak, albo nie, whatever. I jeszcze do tego, jak mówiłeś tak i na przykład, bo to też tak naprawdę pierwszy seks między dwoma osobami jest zawsze najchujowszy, ja uważam. Nie zgodzę się.
Dobra, ale daj mi skończyć tylko moją teorię. Oczywiście. Nieważne, chodzi mi o to, że parę razy nawet właśnie, może ona, ja mówię o mnie kiedyś tam, może ona, może ja, bo aż tak nie pamiętam. Raz poszło ten łubu-dubu, wiesz, wtedy to były czasy, że się miało te telefony takie, nie było komórek czy no cokolwiek. Tak, tak, pamiętam. No i wiesz, już nie miałeś kontaktów z nią i nikt się nie obraził, ale wracając też, jak dziewczyna mówiła, wpadnij do mnie, wypijemy jeszcze, skończymy butelkę winka i wpadaj do mnie, nigdy nic nie powiedział, kurwa, jaka łatwa kurwa, albo jaka łatwa dziewczyna, albo jaka coś tam. To jest totalne normalne. No to jest totalnie normalne. I ja, jak wiele razy, jak przyjechałem do Polski, czy nawet w Chorwacji, i mówię, że jak poznajesz kobietę, z którą chcesz może być, to jak to powiedzieć, podryw mentalny i łóżkowy, to powinno iść razem, tak. Tak, tak, tak. A w Polsce, w Chorwacji jeszcze bardziej, to musisz kobietę na przykład 7 razy iść, kurde, wymyślam teraz, na spacer, 5 razy ją zaprosić na kawę, 10 do restauracji, 7 do kina, musi wiedzieć, jak się nazywa twój dziadek, czy był na wojnie, czy kurde nosił coś tam i wtedy najwyżej może cycka dotkniesz, rozumiesz mnie? I whatever. I muszą tak moje biedne rodaki w Chorwacji, czekaj, skończę walczyć no. I dotykasz tego cycka, później już idzie szybciej, jest to bzykanie, cokolwiek i jest klapa. I straciłeś pół roku pierdoląc się w pierdoły. I ja zawsze, jak ja przyjechałem, jak miałem 20 lat do Polski i tłumaczyłem to koleżankom jakimś moim napotykanym na swojej drodze, to one mówiły, ale ja nie jestem łatwa. Ale ja poczekaj, bo ja mam na to rozwiązanie, bo i ale one miały kumasz, rację. O co mi chodzi. Ja kumam, tylko wiesz co, jest jeszcze jedna kwestia. Nie, ja do końca się niestety z tym nie zgadzam. Ja się nie przyklejam do tego, co ty do teraz mi opowiedziałeś, bo ja uważam niestety, że seks, oprócz tego, że służy przyjemności, służy też prokreacji. Więc trzeba zakładać, że może wydarzyć się wpadka. Drugą sprawą jest... Poczekaj. Nie, teraz ja. Drugą sprawą są choroby, o których ludzie bardzo rzadko myślą. Choroby weneryczne, chociażby HPV, którego mężczyźni są nosicielem, a kobiety mogą zachorować, który powoduje raka szyjki macicy. Na mojej trzeciej książce nawet jest napisany apel do kobiet, że rak szyjki macicy nie boli. On was po prostu zabije. To nie jest tak, że poczujecie, że coś się dzieje, pójdziecie do lekarza. Nie, jak już poczujecie, to już będziecie dokładnie w grobie. I ja nie uważam, żeby... przygodny seks, a o takim właśnie mówisz, był super. I ja nie jestem jego zwolenniczką, ani orędowniczką. Bang, proszę. Podekscytowałam się trochę. Wszystko ładnie, co powiedziałaś, ale są coś jak kondomy? Ale wiesz, że one nie chronią przed wszystkim? A wiesz, że jest coś takiego jak seks oralny? Nie masz, wiesz, że jest coś takiego jak... Wiem, czekaj. Dziękuję. No dobra. W każdym razie, i o czym ci chcę powiedzieć? Czego, ej, dzięki. Czego brakuje... Tak? W ogóle generalnie ludziom. I to nie mówię, że tylko Polakom. Brakuje rozmowy i brakuje w tej rozmowie szczerości. Czyli na przykład, patrz, skrada się. Patrz, no tyle gada. Bo jestem tak, wiesz. Wróciłam. Widzisz, zaczęłaś gadać o seksie i przyszedł. On cały czas tam jest. A bliżej. Ja, wiesz, ja tak się zsuwam, żeby Reda tutaj stopą, bo ja mam krótkie nogi, żeby Reda tu stopą tam zaczepić. Mówisz mi, że koszykarz by mnie tu ten nie dał rady. Za duży stół, albo masz za krótkie nogi, albo ja mam bardzo krótkie. W każdym razie, ja ci podam ci rozwiązanie. Mogę ci powiedzieć tylko suchar? Dawaj. Twoja stara jest taka mała, że cała się mieści w fotce do dowodu osobistego. Pram, pam, pam. Dobra. Rozwiązanie mam na to. Tak. To, czego jestem orędownikiem i to, do czego namawiam Polaków, nie tylko Polki, ale i Polaków. Rozmawiajmy ze sobą i bądźmy ze sobą szczerzy. Bo zobacz, że można by było uniknąć sytuacji, okej, facet ci pasuje, czy kobieta ci pasuje intelektualnie, mentalnie, pasuje ci jej osobowość, czyli dzieje się to, co się dzieje w ludziach, bo my jesteśmy generalnie sapioseksualni, czyli nas rajcuje głowa. Fizis może nas rajcować raz i to zwykle mężczyzn rajcuje na zasadzie, wiesz, widzą ładną kobietę, okej, fajnie, chciałbym ją mieć, raz na raz i dziękuję, do widzenia. Ale nie, większość z nas... nawet czasami
masz kobietę piękną i po pół roku już jesteś już z nią i po pół roku już nie widzisz to, jaka jest piękna, nie? No dokładnie. A w drugą stronę działa to jeszcze lepiej, dlatego że możesz poznać kogoś, kto fizis ma bardzo średnie. Ja wiele razy, między innymi facet właśnie, który był miłością mojego życia, ten, z którego napisałam książkę, no fizycznie odbiegał jakby od normy ideału, był 120 kilo, z brzuchem, ze złamanym nosem, z ukruszonym zębem. To nie byłem ja. Nie, to nie byłeś ty. Ale był tak szalenie inteligentny, że ja w pewnym momencie mówię, Boże, jaki on jest piękny. I to tak działa, bo to wszystko jest w mózgu. I teraz. Już wiem, dlaczego moja żona jest moją żoną. Tak, ty rajcujesz głową, dlatego że ty jesteś super inteligentny, ty masz fajne patrzenie na świat, ty jesteś w stanie kobiety zaskoczyć, a kobiety lubią być zaskakiwane. Tudzież na płaszczyźnie życiowej, ale także intelektualnej. I zmierzając do końca mojego przydługiego wywodu, zobacz, jakby było prosto, gdyby. Okej, pasujemy sobie w kwestiach życiowych, podobają nam się nasze pasje, poczucie humoru i tak dalej, fajnie nam się spędza czas. Wypadałoby pójść do łóżka. Niezależnie od tego, czy to jest te 7 randek, czy to jest, nie wiem, 6 godzin rozmowy, bo i tak czasami jest. Tak. I teraz, zdaniem Lipińskiej należałoby siąść, i Lipińska akurat jest wielkim orędownikiem tego, i ja tak robię. W momencie, kiedy pretendujesz do tytułu mojego chłopaka, siadam z tobą i zaczynam z tobą rozmawiać o preferencjach. A mogę ci przerwać? Możesz. Dlaczego zaraz mówisz chłopaka? Ale mężczyzny. Nie uważasz, że przed pierwszym seksem, czy to są te 3 randki, jak mówisz, czy 6 godzin, jeszcze nie możesz stwierdzić, czy to będzie twój chłopak, bo dla mnie chłopak to jest, czy kobieta to jest, że już myślisz, żeby być z nim na stałe. No tak. No to tak. Ale hello, no jeszcze nie możesz tak. Ale nie, tak dlatego szybko. Mówię, że pretenduję do tytułu mężczyzny mojego. A nie powinien pretendować do bycia... Na razie, kurde, szukam jakiegoś. No właśnie, słowa. Bo nie ma takiego słowa. Wiesz, pamiętaj, że mamy tak. No one night standa na razie, nie, tak? Nie, no jak? Nie, to nie ze mną tak. Nie. Ale skąd wiesz, a jak będzie, kurde, flakiem w łóżku, to no co? No właśnie, dlatego ci chcę powiedzieć, właśnie do tego zmierzam. I okay, w momencie, kiedy wszystko mi pasuje, bo ja zwykle odrzucam ludzi po jakichś mężczyzn, urywam im jaja w jakieś 10 minut konwersacji. To jest smutne, ponieważ to sprawi, że prawdopodobnie do końca życia nie będę, nie poznam słowa na zawsze z jednym mężczyzną. Bo taki mam charakter i potrzebuję bardzo silnej jednostki, która będzie koło mnie stać. Chyba jeszcze taki się nie narodził, a ja nie lubię młodszych, więc nawet jak się narodził jakoś niedawno, to spalony temat zupełnie. Więc, jeżeli siądziesz z takim człowiekiem, tak. Który pretenduje do tytułu, czyli wszystko rozumiem. Się zgadza, fajnie nam się spędza czas, buzi było, jakieś tam pewnie mizianki, no bo też nie czarujmy się, no nie mamy 13 lat, żebyśmy się za ręce trzymali albo dotykali nogi i uciekali, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja na przykład jestem przed 40, ty jesteś po 40, no to bądźmy poważni. Siadasz sobie z takim jegomościem, jeśli jesteś kobietą. Jest. Dla mnie najłatwiej jest po prostu powiedzieć, słuchaj koleś, wszystko jest w tobie super i tak dalej. Tylko teraz porozmawiajmy sobie o tym, co ty lubisz i co ja lubię, bo jeżeli my się rozminiemy zupełnie, czyli ja na przykład lubię hardkorowe BDSM, a on lubi kochać się i przez 40 minut głaskać kwiatkiem po plecach, no to nie mamy jak się spotkać. No to jesteśmy, przeciwieństwa się nie przyciągają w tej kwestii. To jest jakaś kompletna bzdura. Jeżeli nie ma w tobie frika, a ta druga osoba jest tym frikiem i tego frika oczekuje, no to jedno z was zawsze będzie udawać. Albo ja, że mi pasuje głaskanie piórkiem po tyłku przez 40 minut, albo on, że pasuje mu rola pana, czyli gdzie on wiąże, daje klapsy, no to przecież to się nigdy nie zgra. Czyli któraś z tych osób zawsze będzie niespełniona. I gdyby w takiej rozmowie ludzie byli ze sobą szczerzy, to nie popełniliby błędu. Potem, kiedy już poszliby do łóżka, pomyśleli sobie, dobra, to był ten pierwszy raz, on był lipny, drugi będzie lepszy. I to trwa przez parę tygodni, miesięcy. No, na pewno zmierzamy ku lepszemu. No wiadomo, że zawsze coś tam jest lepiej, no bo ludzie się docierają. Ale wciąż te temperamenty są zupełnie, zupełnie różne. Potem myślisz sobie, no jakoś to będzie. Nie będzie jakoś. I potem wchodzi właśnie w to frustracja. Mija parę miesięcy albo magiczna granica 2 lat, gdzie nagle się okazuje, że sorry,
Okej, może łączyć was pasja, ale nie ma żaru, który no wam jest niezbędny. Dlaczego? A seks jest 70% udanego związku. Oczywiście, dlatego że on tak jak może dzielić, tak może łączyć. Dlaczego ludzie chcą uprawiać seks na zgodę? Bo wtedy okazujemy sobie emocje, bo wtedy gwarantujemy sobie poczucie bezpieczeństwa, szacunek, czego mężczyźni bardzo często nie rozumieją. I to jest mój osobisty ogromny ból, że mam paru kolegów, którzy na przykład, jak mają koleżanki właśnie tak poznane w klubie jednonocne, to tam jest ogień piekielny. Mają swoją kobietę i na przykład dziewczyny bardzo skrupulatnie opisują sobie każdą sytuację erotyczną i okazuje się nagle, że taki jegomość, no wiesz, no ale on, no nie bzykamy się od tyłu. Dlaczego? No bo on mówi, że mnie szanuje. A ja mówię, co ma piernik do wiatraka? Wow. Ale widzisz, i teraz wracamy do tego, co chciałem powiedzieć i się zgadzam z tobą, ale wydaje mi się, tak jak mówię, że seks nie jest tabu, nawet właśnie w mojej głupiej Szwajcarii, to wiesz, mieliśmy w podstawówce przychodziła pani od uczenia nas seksualności. Przygotowanie do życia w rodzinie to się tak, w Polsce nazywało. Ale u nas myślę, że to było bardziej właśnie... No, u nas było słabe as fuck. Na luzie. I ona mówiła seks. Pamiętam tu, kurde, jak dziś mogłem mieć 10 lat. 12. Nie, to było... No 10, 11, 12. I mówiła, seks jest czynnością jak sikanie i robienie kupy. Zgadza się. No taka jest prawda. No, taka jak jedzenie, jeśli, mruganie oczami. Jeśli znamy się, jeśli rok nie będziesz się bzykać i cię spotkam za rok, będziesz wszystko na nie, będziesz miała depresję, będziesz miała cukrzycę, problemy hormonalne, powiedzenie, słuchaj, seks to zdrowie, nie bierze się znikąd. Ja pamiętam wtedy, jak ja przez półtora roku nie uprawiałam seksu, to mi zaczęła się sypać gospodarka hormonalna. Stany depresyjne było łatwiej niż najłatwiej. No właśnie. No. Właśnie problemy z cukrem. Jest cała lista chorób, które może powodować właśnie brak tego rodzaju, wiesz, to jest wystrzał hormonalny, pamiętajmy o tym. Tak. I nie mówię o samym orgazmie, mówię o czynności, jaką jest uprawianie seksu. Co nam się wtedy budzi w organizmie? No sorry, my jesteśmy chemią. Człowiek jest chodzącą chemią i musimy pamiętać, że o każdy z aspektów tej chemiczności musimy zadbać. Tak. A ludzie tego nie doceniają i nie rozumieją. I widzisz, dlatego na przykład kobiety dają. Jak ja nie dam swojemu facetowi, to on pójdzie do innej. A ja myślę sobie, ej, kobieto, ale jakbyś mogła na przykład mieć najlepszy seks w życiu. Kobieta, która nie krzyczy w nocy, warczy w dzień. I jeżeli... Zobacz w ogóle, co się dzieje po dobrym seksie. Zwolnili cię z pracy. Psuch, będzie następna. Nie wiem, spalić się dom. Ja po dobrym seksie, ja chrapię. A po złym? Chrapię też, ale mniej. Tak. Aha. A po alkoholu? Chrapiesz? Nie piję. A no tak, nie pijesz. Ja nie chrapię. Ale nie lubię ludzi, co chrapią, więc jak to miałby być wyznacznik dobrego seksu ze mną, to może... Chrapię. Wolałabym, żeby mnie ktoś po plecach poklepał i powiedział, good job. Good job. Nie, chrapię. Ale czekaj, wracamy do... No. Mówiłeś sama, że Polacy tabu seks. Tabu seks, tabu pieniądze, tabu proud of myself. No wiadomo, to wszystko się zgadzam z tobą. I teraz debata. Lubię, bo się mamy dużo nie tych samych zdań. Mm-hmm. I masz tą rozmowę. No. Ze mną. Tak. Ja jestem Rysiek, poznałeś mnie w klubie. Cześć, jestem Grażyna. Siema. Nie poznałam cię w klubie, bo ja w klubie nie poznaję facetów, bo nie no chodzę tam. No to mnie tam, poznałeś nie wiem gdzie. W bibliotece. W bibliotece, bo czytałem fajną książkę. A cokolwiek. Jaką czytałeś? Przeminęło z wiatrem. Nie, Życie seksualne mrówek, na przykład. Powiem ci, zwróciłbyś moją uwagę. No właśnie. I idziemy gdzieś, 6 godzin, restauracja, sałatka, cokolwiek, sialala. Ale się to, no to 3 no dobra, godzin whatever, mało, no. Bo idziemy, meritum. Tak, tak, dobra. I jest ta gadka. No. Co ty lubisz w seksie, co ja lubię w seksie? Ja nie mówię, bo ja akurat jestem dla... Ja też bym strzelał tak jak ty. Ale widzisz, ty mi mówisz na przykład... Ty jesteś BDS-em. I mówisz, kurde, mi... A jestem tym Polakiem, co tabu jest, tak? Tak. Rysiek. Rysiek. Mhm. I mówisz mi, słuchaj, no Ryśku, kurde, no chętnie, nie masz... Nie, tak, mieszkam sam. Dobra, Rysiek, słuchaj, no to jedźmy do ciebie, ale pogadajmy chwilę, kwestionariusz, nie? Słuchaj, ja bardzo lubię, kurde... Ale ty to upraszczasz. Dobra, ale wiadomo, ale, bo mi chodzi o to. Ja lubię BDSM, coś tam. I mi się wydaje, że dużo facetów, tak jak kobiet... Tak. Też lubią BDSM, ale ty im tak
prosto szczeliłaś i mnie lubię, jak mnie zawiążesz za chwilę. A nie, 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 to nie czekaj, tak wygląda. Zawiążesz mnie i będę chciała, żebyś mi zrobiła to i tamto, że on by chciał powiedzieć ci, tak, kurde, tego pragnę, ale ci powie, wiesz co, idę czytać teraz Życie seksualne o hipopotamach. I powiedz mi dlaczego. Ale to ty mi powiedz dlaczego. Nie, właśnie nie, to jest moje pytanie do ciebie, bo to się dzieje i ty masz rację, to się dzieje bardzo często. Ale ja nie mogę ci powiedzieć, bo ja właśnie mam to... Ale co, urywam jaja samym stwierdzeniem, a jeżeli bym powiedziała, wiesz co, uwielbiam kapustę kiszoną. Jezu, no po prostu pasjami, taką kwaśną, pyszną, tak. Chrupiącą, wiesz, uwielbiam. Tak. Tak? Tak. To czym to się różni, a ty myślisz sobie tak, przecież ja kiszę najlepszą kapustę kiszoną, ale już po prostu ją zdobyłem. Albo ja uwielbiam jeść cebulę jak jabłko i jebie z gęby przez dwa dni. Uwielbiam cebulę jeść jak jabłko, polewam ją, wrzucam ją do woreczka, polewam troszkę octu, soli, miażdżę. Najlepsze. Widzisz, teraz będę myśleć o cebuli, aż się zaplułam. Cebulę jest do best. Odruch psa Pawłowa. Dobra. No dobrze, i czym to się różni? Tak. Jeżeli facet przyszedłby do mnie i powiedział tak, posłuchaj. No więc ja na przykład uwielbiam głaskać. Ja nie znoszę, kiedy się mnie głaszcza. Nie lubię tej... Jedyną osobą, która może mnie głaskać, jest moja mama. Ona robi to w jakiś taki sposób, że mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli robisz coś takiego, mnie to boli. I ja wiem, że normalnym ludziom... Tak, ciężko jest w to uwierzyć. Ten, no już jak sama się głaszczę, nawet to już mi jest źle. I jeżeli facet by do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, no jestem... Ja bardzo lubię głaskać i to ale mnie podnieca. Ale co to ma, przepraszam, co to ma głaskanie z ruchaniem? Gadamy szczerze. Nie, ja ci pokazuję to właśnie, czego czekaj, nie rozumiem. Dobrze, ale przyszli faceci do ciebie, Blanka, bo jesteś atrakcyjną dziewczyną i powiedzieli ci, jak była ta rozmowa właśnie, Blanka, ja chciałbym za chwilę cię głaskać przez pół godziny? Nie, bardziej wychodziło, no wiesz co, ta zwariował. Rozmowa nie jest taka od myślników, jak tobie się wydaje. To jest chyba najdłuższa rozmowa w ogóle. Dobra, to musimy taką zrobić. Nie, 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 nie zrobię tego z tobą. Wiesz dlaczego? Bo to jest bardzo moje osobiste. Okej, dobra. I to jest coś, czego ja nie umiem ci zagrać. Poza tym ja aż tak się nie spruję, nie? Nie tłumacz, ale chodzi mi o to, że dajesz ciągle ten, już trzeci raz mówisz o tym głaskaniu i ja nie kumam, co ma głaskanie z seksem. Dlatego po prostu, wiesz, zwariowałem. Ja też nie. Ale są ludzie, dla których to jest, wiesz, dla mnie seks to jest pasja. Dla mnie seks to jest taki komplet emocji. Wiesz, nieważne, czy się lubisz kochać, czy pieprzyć. Jeżeli tam jest namiętność i pasja, to czy to będzie kochanie przy zgaszonym świetle nawet, w ciemnym pokoju, gdzie nic nie widać, to też jest super. Bo zabierasz jeden zmysł człowiekowi, czyli wszystkie pozostałe zaczynają działać bardziej. Tak. To nie jest tak, że jest schemat na to. Oczywiście. To jest tak, że wtedy sprawdzasz, czy ta druga osoba jest gotowa ze swoją wyobraźnią na to, żebyście gdzieś się połączyli i stworzyli dobrze. Coś wspólnie. Okej, okay. Ale przy pierwszej randce... No. To myślę, że tutaj możesz mi odpowiedzieć na pytanie... Ja, mówię teraz za siebie, nie wyobrażam sobie pierwszej randkę z fajną dziewczyną, z którą gadam 5 godzin, mhm. się kochać z nią. Oczywiście, ja też nie. Jest pieprzenie się. Znaczy, ja w ogóle nie wyobrażam sobie stosunku płciowego. Nigdy mnie nikt tak nie omotał, tak? Nie miałam takiego, wiesz, strzała, żeby, o wow, muszę iść z nim, oj nie... Ja niestety... Ale nie, ja mówię po tej gadce i tak dalej, a i tak nie, no dalej. Tak, do tej gadki dochodzi. Tak. Masz tak, poznajesz kogoś. Tak. Załóżmy, że poznajesz go, jesteś u znajomych. U znajomych jest fajna... Ale ta biblioteka była śmieszna. Ta biblioteka, dobra, niech będzie. Siedzisz, czytasz książkę, zaczyna się bajera, tak? Wymieniacie się numerami telefonu. To jest zalążek. Potem albo jedno, albo drugie. Ja na przykład nie mam z tym problemu, niestety... żeby zadzwonić do faceta i powiedzieć, słuchaj, jutro o 19 zabiorę cię na kolację. Łup, Lipińska mu toporem właśnie ucięła jaja. Ale może jakoś z tego wybrnie. Albo wybrnie, albo nie. Jak nie wybrnie, to się kończy na tym drugim spotkaniu. Załóżmy, że wybrnął, spotykamy się i jemy. Że mnie nigdy nie zaprosiłeś na kolację, ja bym się zgodził, bym wpierdolił najwięcej, bo ty byś mnie zaprosił, a później bym spierdolił. I też mogłoby tak być. I wreszcie żartuję. Byłoby coś nowego w scenariuszu. No. Tak. Ej, zrób taką czwartą część. Co ty, czwarta część jest inna.
pisze się, ale się może nie napisać, bo nie mam czasu. Nieważne, wróćmy do tej rozmowy. Tak. No więc i wtedy Lipińska na przykład dzwoni, no tudzież Rysiu zadzwoni, no bo tak, Rysiu ma Rysiu, gdzieś tam tak. swoje wielkie kochones. Tak. No i ciabach, Rysiu dzwoni, wjeżdżamy jak pendolino na Centralny wspólnie do restaurant, jemy, pijemy wino, ale nie za dużo, też nie jestem zwolenniczką za dużo, bo to zawsze głupotki po alkoholu się robi, nie pijcie i nie róbcie głupotek po alkoholku. I później po takim spotkaniu, no albo jest flow i będzie buzi, buzi, albo nie będzie buzi, buzi. Okej. Okay. Kulturalnie. Cyk. Mamy następne spotkanie, no bo tutaj trzeba też przemyśleć. Pamiętaj, że ja jestem kobietą. Ja muszę sobie utkać scenariusze w głowie. Już za niego w jednym wychodzę za mąż. Już mamy psa, dwójkę dzieci, choinkę, nie? W kolejnym ja już być może idę z nim do łóżka, ale na razie w sferze wyobraźni. Och, będzie tak i tak, 120 kilo chama na czystym mięśniu. Uch, wióry będą lecieć, nie? I kobiety lubią tak sobie rozbić, co by było gdyby. I to są te historie. Dobra. No i teraz, jeżeli Rysiu jest no i po tym oczywiście, po takiej randce jest jeszcze SMS-ik na dobranoc, dziękuję ci, albo ja ci dziękuję, wiesz. Super, wiemy już, że mamy jakąś chemię. Spotykamy się następny raz. W zależności od tego, kto proponuje i co proponuje, no bo tak, jak proponujesz spacer, myślę sobie, ej, ja nie mam 13 lat, żeby chodzić na spacer. Randka dla mnie to też jest pokazanie tego, jaką człowiek ma wyobraźnię, kim jest, czego chce, na ile jest kreatywny. Wiesz, ja niestety potrzebuję bardzo wielu bodźców, dlatego robię bardzo dużo rzeczy naraz. Wiesz, gdzie wziąłem swoją żonę na pierwszą randkę? Powiedz mi. Strzelaj. Znasz mnie trochę, że jestem jebnięty. Na basen? Nie. Do Shella kupić jej Costa kafę w Shellu. I co zrobiliście dalej? Było lato i... No to jest z 8 lat, 8-9 lat temu, muszę no. przypomnieć sobie, ale było ciepło, bo nie, to był sierpień, wrzesień. Uh-huh. I masz te kubki, nie? Czy to nie było jeszcze Costa, ale nieważne, no maszyna do kawy na Shellu, ale wiem, że Shell. No. I wziąłem kubki i specjalnie puściłem kubek. I ona go... schyliła się schyliła po niego? Się i ja mogłem szybko... zrobić radar, kuwa, wie. No, to takie męskie i bardzo. I później było takie ding, 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 ding. No, test i co... one passed. All right. I co było dalej? A to już moje sprawy. Ale co, jakieś, ale jakieś te, jakiś a, spacerek, tak, no? Nie, wróciliśmy do Bielska, bo moja żona jest z Bielska i no. poszliśmy do sklepu zoologicznego oglądać chomiki. Otóż to, i to jest zajebiste. Wiesz, co zrobił jeden z moich facetów, jak mnie zabrał na pierwszą randkę? Wiesz, co mi przywiózł w prezencie? Dwa ślimaki wodne. No widzisz. Po czym zaproponował, żebyśmy te, otóż, ślimaki wodne wspólnie wypuścili, pojechali motocyklem do Łazienek Królewskich i tam jest takie jedno oczko wodne, do którego je wypuścimy. I tam podjechaliśmy, chłop wyciągnął termos, mówi, w sumie to zapraszałem cię na herbatę, no bo ja kawy nie piję. Zapraszałem cię na herbatę, wyciągnął termos, wpuściliśmy te ślimaki, pomysł zajebisty. Zajebisty. Nieważne, że poszliśmy do parku, pojechaliśmy do parku motorem, tylko ważna jest cała otoczka. Ja tak. już wiedziałam, że mam do czynienia z osobą kreatywną i to o to chodzi. Albo, że masz do czynienia z taką czy nie. A jeżeli ktoś mówi tak, no dobrze, to zapraszam cię na kawę. Siada i no, cześć. No to ja już wiem, chłopie, że nie masz o czym ze mną rozmawiać. Po 10 minutach po prostu już będę o tak dyndała twoimi jądrami. No i po co mi to? Więc, i tu jest właśnie to. Ludzie, łatwiej by było, tylko że to jest, wiesz, utopia. To jest w moim idealnym świecie. Gdybyśmy wszyscy byli wobec siebie szczerzy, nie udawali, nie myśleli sobie, jakoś to będzie w kwestiach życiowych, finansowych, erotycznych, to dobierałyby się w pary osoby, które do siebie po prostu pasują. Zobacz, teraz 75% małżeństw, ostatnio czytałam statystykę, kończy się rozwodem. Dlaczego? Bo ludzie czują presję społeczną, że oni muszą. Kobieta, 35 lat. Nie mam mieszkania swojego, bo nie wiem, gdzie wyląduję za rok. Chciałabym na Zanzibarze, bo tam fajnie i na kajcie mogę latać, nie? No ale co ja bym zrobiła z tym mieszkaniem? No mnie kupić, potem wynająć, ktoś będzie spał w moim łóżku? No nie, 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 mój dom to moja twierdza. No więc co, ma stać puste? No to będzie niszczyć. To po co mi mieszkanie? Nie mam dzieci, bo jestem wygodna.
I tak naprawdę nie mam poczucia też, że chcę dzieci, a jeszcze dodatkowo nie wytrzymałam nigdy z facetem dłużej niż 2 lata, a w tej kwestii jestem dosyć konserwatywna, czyli uważam, że rodzina to są co najmniej 3 osoby. I tak, nie mam męża, nie mam dzieci, nie mam mieszkania i nie mam pracy od 8 do 16 i nie mam kredytu. No to takie niepolskie. Generalnie jestem wyrzutkiem społecznym, bo, no bo właściwie to nie pasuje do schematu. I ludzie chcąc się wbić w ten schemat, bo to już czas, wiesz, już czas, żebym miała, bo babcia pyta na świętach, no kochanie, a kiedy? Albo wiesz, kiedy dziecko? No to jest dla mnie hit. A co to kogo obchodzi? Przecież to będzie moje dziecko, moja decyzja, a nie decyzja rodziny, społeczeństwa, kościoła albo polityków. Ja jestem, jak mi ktoś na przykład mówi, że jak ja nie pocznę potomka, to ja jestem nieproduktywna dla państwa, to myślę sobie, ludzie, wiecie, ile ja podatków płacę? Naprawdę lepiej dla was, żebym ja nie miała dziecka, bo moje podatki i tak wam to rekompensują. Więc wiesz, i to jest to, przez co młode dziewczyny, wiesz, ja mam do czynienia, pracując dla federacji, miałam do czynienia z KSW Girl, one zwykle były bardzo młode. Jak ja czasami posłuchałam sobie tego życia według schematu, to już czas, bęk, to już czas, bęk. A ja myślę sobie, ej stara, właśnie marnujesz sobie życie. Ale nie, bo to ja jestem ta zła i to ja jestem ta, wiesz, wyklęta społecznie, bo nie dostosowuję się do pewnej normy i mówię otwarcie, no tak, no sorry, mam jakieś upośledzenie zapewne społeczne. Nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż 2 lata. Ale nie dlatego, że nie chcę. To jest magiczna granica, tyle wytrzymałam najdłużej. Jeżeli trafi się facet i spotkamy się za 5 lat, a ja powiem, ty, Redzik, wytrzymałam 3, teraz mam magiczną 3 lat, to może kiedyś dojdę do 10? Ale na razie fakt jest taki, ja z faktami się nie dyskutuję. Lipińska nie wytrzymała nigdy z nikim dłużej niż 2 lata. I oczywiście, że mam, wiesz, jasne, że mam marzenie z tyłu głowy, wiesz, piękny, wielki dom, wielka choinka na środku po amerykańsku, nie? 3 dzieci, 2 chłopców i dziewczynka, do tego psy, zajebisty facet, który jest moim kumplem, który jest moim kochankiem, wiesz, z którym mam wspólne pasje i tak dalej. No jasne, że tak, no to w moim idealnym świecie właśnie by tak było. Ale ja jestem pragmatyczna. Ja wiem, że do tego po prostu prawdopodobnie nie dojdzie. Więc po co mam zaprzątać sobie głowę rzeczami, które są mrzonką? Tak. Amen. Nie. Nie amen, jeszcze nie kończymy. Aha. Zapomnieliśmy o najważniejszym. Mm. No. Wychodzi zaraz twój film. Yeah! I o tym nie powiedzieliśmy nic. Więc po pierwsze jest mi smutno, że nie wziąłeś mnie jako 7 rola tam z tyłu, wiesz. Jak się bzykają na... Nie wiem. No właśnie. A ja nie mogę ci powiedzieć, gdzie się bzykają. No to nie wiem, ale ja... Na jachcie się bzykają, bo to wszyscy wiedzą, tak. To, to na 7 planie, tam na plaży grubasek, który się opala... Nie, wiesz co, byliśmy na morzu, ale powiem ci tak. Umiem dobrze pływać. Jest spokojnie, spokojnie, bo tam, wiesz, ty mi się wklejasz idealnie do mojej powieści, bo jak oboje dobrze wiemy, bo przecież wiadomo, że jesteś wielkim fanem, przeczytałeś wszystkie 3 części mojej erotyczno-gangsterskiej powieści. Zwaliłem konia 357 razy. Tylko? Szczególnie przy 43 stronie. No to masz ciekawe fetysze. Nie wiem, nie powiem. Szkoda, że nie mamy mojej książki, bym ci zacytowała. W każdym razie... Żartuję. Ale ja nie żartuję, bardzo możliwe, że w 2 albo w 3 się pojawisz, bo pamiętaj, że ja mam 3 książki i 3 filmy. Wiem wszystko. Pierwszy zakończyliśmy już etap produkcji. Maciek mi więcej powiedział niż ty. No wiesz, że ja nie mogę powiedzieć. Ale nie. 4 grudnia. Tak. Kiedy konferencja prasowa ma miejsce. Mogę ci coś powiedzieć? No. Tomasz mi pokazał kawałek trailer. I co? Super. Dlatego tam. W 2-3 scenach tam z tyłu, nie, że tam bliżej, ale tam z tyłu się widziałem. Ale to możemy cię wkleić w postprodukcji. Tak. Będziesz tam wyglądał zza krzaka. Tak, jakbyś mogła. Ale jak taki, ale będziesz wyglądał jak taki onanista, czy... Będziesz... Nie, 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 ale czy mogę być chudszy? Może. Dziękuję. Magia kina. Dziękuję. No, więc zakończyliśmy etap na razie zdjęć, czyli skończyliśmy zdjęcia do filmu, teraz jesteśmy na etapie składania materiału. Jest. Montaż. Montaż. Le montaż. Więc teraz mamy montaż, później będzie postprodukcja. No, tak naprawdę wszystko nas czeka teraz. Bo ta najfajniejsza część dla mnie, czyli jako dla autora, czyli zdjęcia, czyli tworzenie tego, co teraz będziemy składać w całość, no już jest za nami, niestety. Aczkolwiek w przyszłym roku wchodzę na plan i kręcę następną część, także już o tym myślę.
cudowny, wspaniały czas w moim życiu spełniający mi marzenia. I co Lipińska zrobiła? Lipińska se tam wyszła za mąż. Wiem. I ja na przykład jestem bardzo szczęśliwa i mimo, że media mnie zjechały strasznie, bo powiedzieli, o, Lipińska powiedziała wszystkim, że wyszła za mąż, podczas gdy tak nie zrobiła, bzdura, nawet raz nie powiedziałam, że wyszłam za mąż, zacytowałam tylko piosenkę, wyszłam za mąż, zaraz wracam. Ale każdy widzi, co chce, luz. Więc we własnym filmie miałam okazję wyjść za mąż, przymierzyć suknię ślubną, mieć wieczór panieński nawet, mieć małe wesele, moja mama przy przymiarkach sukni była, płakała, a tata wszystko nagrywał, także było super. Okej. Okay. A dodatkowo ile też miałam... Ile dni zdjęć? A, mieliśmy 30. Mieliśmy. 31, 2, szybko musieliśmy niestety robić, bo Lipińska sobie wymyśliła, że jak wymyśliliśmy sobie z Maćkiem film... 4 lipca miałam premierę 2018 i 2018 październik siadłam z Maćkiem Kawulskim i Maciek Kawulskim w domie ty. Myślałaś o ekranizacji? Ja mówię, myślałam. A on mówi, tylko się to zrobimy. Ja mówię, dobra. I tak oto z Maćkiem Kawulskim postanowiliśmy stworzyć film 365 dni. Na początku roku siedliśmy do pisania scenariusza. Ale Maciek, kim jest Maciek w tym filmie? Maciek tak naprawdę jest... Jest producentem. Koproducentem. Koproducentem. Z Tomaszem. Nie, tam jest jeszcze inaczej. Producentem filmu jest ekipa. Okej. Okay. Czyli Ewa Lewandowska, znana nam bardzo dobrze, która... Tomasza. Żona Tomasza. No tak. Zgadza się. I oni razem z Tomaszem tworzą firmę Ekipa. A. I Ekipa... Widzisz, znam ich, a nie wiedziałem, że widzisz, tak się i nazywa. Oni są producentem filmu 365 dni. Alright. I Maciek jest koproducentem. Maciek jest koproducentem i Maciek jest także moim wspólnikiem, bo pamiętajmy, że prawa do ekranizacji... Wszystkie ma Maciek. Są nasze, dokładnie, moje tak, i Maćka. Tak. Więc tym oto sposobem jesteśmy jakby teamem. Kto reżyserował? Och, nie mogę ci powiedzieć. Dobrze. W zależności od tego, kiedy puścisz ten materiał. Nie, to mi nie mów. Nie mogę. Nie, bo pójdzie w tą niedzielę. A, to nie mogę ci powiedzieć, nie, bo my 4 grudnia na konferencji prasowej dopiero wtedy ogłosimy, kto... I zdjęcia we Włoszech. Zdjęcia we Włoszech, zdjęcia w Polsce, zdjęcia... Gdzie, ale w Warsaw? Jest, było Warsaw, były Niepołomice. Ale najwięcej Italii? Tak, wiesz co, 3 tygodnie ponad spędziliśmy we Włoszech. No nie, no to nie najwięcej, no bo jeżeli masz 2 miesiące, 60 dni w ogóle trwa film, no my 3 tygodnie spędziliśmy we Włoszech. Pół na pół była Polska. No wiesz, no też nie czarujmy się, no w studio też siedzieliśmy tydzień, no bo Lipińska sobie, wiesz, w książce napisała pewne miejsca, no które nie istnieją, więc trzeba było je zbudować. I zbudowaliśmy sobie w ATM-ie w studiu po prostu niektóre pomieszczenia, ale też znaleźliśmy piękny, wspaniały zamek we Włoszech z cudowną winnicą i tak dalej. Nie, no to jest w ogóle, wiesz... Jak rozmawiałem z Lipińską w Lublinie, Lipińska mówiła może o Chorwacji. Tak, tak. Dlaczego olałeś Lipińska o Chorwację? Wiesz co, bo z jednej strony... Bo na pewno byłoby taniej niż we Włoszech. Na pewno byłoby taniej niż we Włoszech, to prawda. Natomiast bardzo chcieliśmy zachować, Lipińska chciała zachować realizm powieści. Aczkolwiek powiem ci tak, na planie zdjęciowym, w połowie planu zdjęciowego przestał istnieć autor Blanka Lipińska, zaczął istnieć filmowiec Blanka Lipińska, bo okazało się nagle, że ekranizacja powieści... To nie jest tak, jak się Lipińskiej wydawało, że to wszystko, co jest w głowie, właśnie Blanka będzie miała projekcję i właśnie to później zobaczy widz w kinie. O Jezu, nic bardziej mylnego. Bardzo dużo rzeczy trzeba zmienić, bo dramaturgicznie książka różni się od filmu. Budowa filmu zupełnie różni się od książki, a dodatkowo czas w filmie jest zupełnie innym pojęciem czasu niż w książce albo w życiu. I gdyby chcieć moją książkę zekranizować 1:1, to film miałby 14 godzin przy jednej części. To już nawet moi najbardziej zagorzali fani nie wytrzymaliby tyle w kinie. Czyli co, następne wakacje letnie, druga część? Tak. I następne? I następnej, tak 3 lata z rzędu planuję wydawać filmy. Dobra, czyli istnieje możliwość, że gdzieś tam w 7 planie będę. No, myślę, że tak. Jak cię tak męczyłem, żebyś tu wpadła, jeszcze cię pomęczę i się uda. Może Maćka pomęczę też. Maciek ci powie dyplomatycznie, wiesz co, iść do Lipińskiej. A, może tak, może nie. Ale wiesz, Redzik, ja cię lubię, nie? No. Lubię cię, mamy podobny flow, mamy podobny sposób patrzenia na świat, więc...
Myślę, że wiesz, no tak jak mówię, widzę tam się opalanie tam. Będzie kłótnia na przykład, wiesz, czy coś, ja jestem gdzieś tam. Nie no, to już ja bym ci dał jakąś taką rolę, wiesz, gdzie byś chociaż coś zawołał. Po włosku. Aiuto! Aiuto, a tak, zajebiste. Zajebiste. Biegłbyś nago przez plażę i krzyczał aiuto! Tak, tak, tak. Proszę bardzo, mamy to. Nie ma tylko, za co. Tylko... A jeszcze musisz wiedzieć, że ja mam autor z Kata, okay. Bo filmów, jakby wersje będą dwie. Przynajmniej takie jest założenie. Alright. Miejmy nadzieję, że się z tym wyrobimy, że po 22 w kinach będzie można obejrzeć jakby wersję autorską Blanki Lipińskiej. Ale nie wiem, czy mogłam ci to powiedzieć. To trzeba by Maćka zapytać. No to ale już za późno. A my tu nie tniemy. Nie tniecie? Nie tniemy. O, fuck. No, także po 22 Maciek, będzie można obejrzeć Maciek bardziej hardkorową wersję. Maciek nie będzie oglądał podcastu, wyluzuj. Czy czujesz się zaproszony z moją żoną na premierę? Oczywiście. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, znaczy. No raczej, ja myślałam, że już to zrobiłam w ogóle. To znaczy tak, zrobiłaś to. No tak, zrobiłam to w momencie, kiedy wiesz, nasze drogi się zetknęły, nasze oddechy się zgrały w trakcie mówienia i wchodzenia sobie w słowo. Tak. Totalnie na koniec... Chcesz, godzina minęła? Zobacz, już nawet więcej myślę. O kurde! No, ale z tobą czas miło się widzisz? Spędza. Opowiem ci, może później opowiesz mi taką anegdotę. Chciałbym, żebyś opowiedziała śmieszną na koniec lub... śmieszne to jest pejoratywne w Polsce. Zabawną. Zabawną, dziękuję. Którą miałeś właśnie w randkach. Mi nie chodzi o seks, broń Boże, i tak dalej. To ja ci opowiem moją, jak byłem młodszy. Dobra. Miałem pewien plan, a że trochę znasz Rydzika i wie, że jest cwany i nie jest głupi. Jak byłem bardziej znany prezenterem MTV. Pamiętam. FIFA, ta. Podobałeś mi się wtedy. Dzięki. Nie wiem, czy to wziąć jako komplement, czy diss, nie? Ale okej, okay, dziękuję. Miałem zajebisty pomysł, bo wtedy... Czy tak ci się wydawało, że był taki zajebisty? Nie, jest zajebisty. Do dzisiaj uważam, że był zajebisty i jak go opowiadam kumplom, bo czasami sobie przypominam, to wszyscy mają bekę i mówią, ej, kurde, good shit. Wtedy w ogóle nie miałem ochoty, tak jak właśnie ty mówisz, nie miałem wtedy ochoty związać się na dłużej i tak dalej. Miałem swoją pracę, którą kochałem jako prezenter, nagrywałem swoje pierwsze płyty i to było najfajniejsze, więc po prostu, że tak powiem, broń Boże, nie traktowałem kobiety jako bzykać i spieprzać. Nie. Ale bardziej, że tak powiem, w sprawach... Także fuck friends. Yeah, fuck friends, sushi friends. Friends with benefits. Friends. Nie, no friends with benefits. To jest właśnie nie ja. No ale to ja nie rozumiem, to czym to się różni od związku? Przecież to jest związek, na tym polega. Nie. Spotykacie się, ona się w ciebie wtula, czasami zaśnie na kanapie, jak oglądasz nie, z nią. Nie, właśnie wtulanie to też nie. A ja widzisz, ja się tulę, no. Na przykład, to mogę powiedzieć, to są moje na przykład prawdziwe historie. W swoim życiu seksualnym kobiet, które spały ze mną do rana w moim łóżku, myślę, że policzę na palca jednej ręki. O kurde, no to ja mam odwrotnie. Faceci, z którymi sypiałam, byli moimi facetami, więc spali ze mną, nie? Nie, ale ja mówię... Jezu, o, Nie. Nie. Ja nie jeść, Boże, teraz wyjdę na jakąś świętą. Zobacz, jeśli chodzi mi o to, że jak już dziewczyna spała u mnie całą noc, to znaczy, że ja już się jarałem. A jak ją wypraszałeś? Czy ona wychodziła? Jo, tam, joam. Ja zamówiłem ci Ubera. No wtedy Uberów nie, ale taksę. Ale czekaj, taksa wracam na ciebie do... już czeka. No dobra, dawaj o tej randce, sorry. Nie o randka, miałem taki pomysł zajebisty, żeby jak najszybciej właśnie nie pieprzyć się z 7 randkami i tak dalej, bo to było jednak... Jestem stary, jak byłem w tym MTV, to jest prawie 20 lat temu. O kurde, naprawdę? No 2001 do 2005, no to zobacz. A jest 2019. Ja wtedy się pierwszy raz w życiu upiłam. Ja seksu nawet wtedy jeszcze nie uprawiałam. No właśnie. Grubo. I lubię, jak on tam się śmieje. Tak, za tego mi teraz już parę razy tak już zrobił. I robiłem tak, no bo ja kocham piłkę nożną oglądać i w ogóle. Oglądać, dobrze, to dodałeś. Dobra, musiałeś być raz niemiła, dobrze. Bang. Wyślę ci później fotki, jak byłem młodszy i zobaczysz. Anyway,
Ale nagie? Co na to twoja żona jak piękna? Jak grałem w piłkę. Jak grałeś? O Boże, każdy kiedyś robił w życiu głupoty. Ale nie, to chodzi o to, że byłem chudszy i tak dalej, grałem w ale piłkę. Ale ja ci wierzę, wierzę ci. Dobra. No dobra. I zawsze, zawsze Champions League, nie musisz wiedzieć. The Champions! Są wtorki i w środę. Wiem, o 21. Dziękuję. Mam brata starszego. Kiedyś 20:45. Tak. Co ja robiłem? Umawiałem się z Mariolą o 20. W knajpie. Miałem kumpla, Szymon, pozdrawiam cię do dzisiaj. Znaczy pozdrawiam cię i do dzisiaj z moim kumplem. Zakręciło mi się. I mówiłem tak, Szymek, dzwonisz do mnie o 20:30. Okej, okej. Gadka, szmatka, fajnie, wszystko fajnie, gadka, ten, już zamawianie sałatki, wiadomo, wszystko ten. No mi, pół godziny minęło to. Hello, widzisz, jak szybko mina gadka ze mną godzinę, to pół godziny dzwoni Szymon. No z tobą jak w niebie. Szymon, Red, miałeś być u mnie, totalny bullshit, ja nie jadę do Szymona. Red, kurde, dzisiaj wieczór Real Madryt, kurde, kontra Barcelona, miałeś być u mnie z piwami, stary, gdzie ty jesteś, a ja? Przy niej, wiesz, tu mogę właśnie. No, zagraj to. O o kurwa, stary, ja pierdolę. Kurwa, dobra, lecę, lecę. Rzucam hajs za te dwie sałatki tam. Przepraszam cię, wstaję, buziaka, przepraszam, jest mi strasznie głupio. Od miesiąca kolega, kurde, mnie zapraszał, to było już umówione. Wyjdę, mój ziom, naprawdę bliski, coś tam. Ona w ogóle, wiesz, what the fuck? I spierdalałem. I czekaj. Ty chamie? No cham, cham w chuj. Ale czekaj. Bez sensu, to działało? Czekaj! I co robiłem? Siedziałem cicho, już były wtedy komórki, nic. W drodze, wracając do domu na mecz, nie do Szymona. Jestem urażona, patrz, zamknęłam się w pozycji. Tak, tak, wiem, 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 już jest no. Mhm. Pisałem tylko do niej SMS-a, przepraszam cię jeszcze raz, bla, 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 my bad, anyway, coś tam. I siedziałem cicho 5-6 dni. I po 5-6 dniach pisałem od nowa do niej SMS-a, Mariola, jeszcze raz cię przepraszam za, za tamten wtorek. Czy jutro możemy się złapać na wieczór, na kolację? Stawiam, przepraszam, kurde. No raczej, że stawiasz. No, cokolwiek. Jeśli... Dziewczyna, która... Jestem obrażona, więc mów. Wiem, wiem, dobra, no. Albo mówiła nie. No i miałem to w dupie. No raczej. Ale ta, która... I zdarzały się te, które mówiły tak. Tego samego wieczoru. I'm in the pussy. La, 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 la. Rozumiesz mój trik? I wtedy co? Miałem, kurde, barabara w 30 minut jednej sałatce. Sałatka 20 zł, jeden telefon od Szymona, później druga sałatka i... To jest bardzo smutne. Wiesz nie. Dlaczego? Bo to źle świadczy o kobietach. No ale to było mój... Ale czekaj, no nie możesz... Blanka, bądź moją żoną, powiedz, że mój pomysł był chociaż cwany, no. Nie mogę, czy wiesz co, jako kobieta rozumiem, powiem ci, że jestem obrażona, urażona i dobra. Jakbym miała jeszcze coś w tej butelce, to normalnie dostałbyś to wodą tak przez stół. Ale z drugiej strony, no wiesz, to nie ty wybierasz, to ciebie wybierają, to kobieta decyduje de facto, czy pójdzie no, do łóżka, czy nie pójdzie. Tak. Tylko jest jeszcze coś takiego jak szacunek do samej siebie i to, co powiedziałeś, ale ja przeprosiłem, ja wszystko... A, nie no, przeprosiłeś, a to luz. Aż się podniosę. Powiem ci tak, rozczarowała mnie twoja postawa. Ale to było i teraz będę apelować do wszystkich pań. Nie moje drogie... Cicho, teraz będę apelować. Odchrząknę. Moje drogie panie, pamiętajcie o tym, że jak wy się nie uszanujecie, to nikt was nie uszanuje. A szacunek, godność, duma i honor... To jest jedyne, co w życiu macie. Możecie nie mieć pieniędzy, możecie nie mieć pracy, możecie nawet nie mieć gdzie mieszkać. Ale jak macie szacunek, dumę i honor i godność, to już naprawdę jesteście wygrane. I jak spotkacie takiego redzika, ale to, było to dajcie mu w pysk. Ja mam żonę 9 lat, nie zdradziłem, daj żyć. Ale ją zabrałeś na kawę na Lotos czy Statoil. Shell. Shell. I później do chomików. I do chomików. To jest piękna, to jest super opowieść. No, biegały tak w te kółeczka. Super. I to pokazuje, że jeżeli jesteście w stanie rozmawiać na temat chomików, no. To
to być może się dogadacie. I w ten oto magiczny sposób dogadujecie się od 9 lat. W ogóle chomiki są bardzo okej. Nie lubię chomików, bo nie lubię gryzoni, boję się ich. Miałam kiedyś chomika, nazywał się Homal. Bałam się go wyciągać, więc zdziczał. I wiesz, co rodzice zrobili? No. Homal kiedyś wyszedł z klatki, wszedł do piekarnika od tyłu. Nie, to nie będzie tego rodzaju opowieść. Wszedł do piekarnika od tyłu i wydłubał sobie oko. Rodzice go znaleźli, wsadzili go z powrotem do tej klatki. Bez oka. Bez oka. No ale ja go nie wyciągałam, więc on był dalej dziki, bez oka jeszcze w dodatku, nie? No i pojechałam na obóz harcerski. Wróciłam, a mój tata mówi, kurde, wiesz co, dziecko? Homal uciekł. Ja mówię, ojej, ale jak to? No, ale to pewnie mu dobrze jest, no pewnie gdzieś tam sobie biega, no tak się, ojej. No długo nie rozpaczałam. Wiesz, co się okazało? Tata mi się przyznał. Ja miałam 23 lata. Wypuścili go, bo już mieli go tak dość. Na pole. A propos chomików. Taka puenta. To była Blanka Lipińska, utalentowana kobieta, która idzie za marzeniami i życzę ci wszystkiego najlepszego. Bardzo ci dziękuję. No, tylko nie tych, jak, chomików? Chomików. Tak. Nie lubię zwierząt. No i co? No i co? I no zagrasz w dwójce, no albo w trójce albo w i widzimy się albo na planie. W siódemce, widzimy się na i premierze. Widzimy się za chwilę się widzimy na KSW w Gliwicach. Tak. Potem może widzimy się na FFF, zobaczymy jak to będzie. Tak. A potem widzimy bardzo się... miła była jedna z ringer na FFF, twoja główna. Nie pytaj mnie o imiona, nie pamiętam. Kasia, nie. Ona ogarnia tam dziewczynę, no. Super. Bardzo pro, bardzo ją. Bardzo ją, bardzo pro, bardzo się cieszę, więc widzimy się przez najbliższy miesiąc, będziesz miał mnie co jakiś czas w swych ramionach. Dobrze, ja jestem Red, to była Blanka, umyjcie zęby przed spaniem, szczególnie jak jecie tyle cebuli, co ja i Blanka. I nogi. Że jesz cebulę nogami? Nie, że umyjcie też nogi, bo brudne stopy... Śmierdzą. Tak. Dziękuję.